Cześć, myślę, że przed nami odcinek, który obejrzycie z wielkim zainteresowaniem, bo jest o osobach, które na pewno darzycie wielką sympatią. Pan Marek Perepeczko i Agnieszka Fitkał Perepeczko to związek, który rozpalał opinię publiczną, ponieważ był inny niż wszystkie. A jeżeli coś odbiega od reguły, to już wielokrotnie nie baczymy na to, czy osobom zainteresowanym, bo to przecież ich związek, powinno to pasować, czy nie, ale jeśli jest inaczej, no to już jest po prostu o czym gadać. Więc dzisiaj pogadamy. Spotkali się przez przypadek, a zakochali od pierwszego wejrzenia. Trudne to zapewne nie było, bo byli przepiękni ludźmi. Los jednak postanowił ich rozdzielić, a oni na przekór wszystkiemu i wszystkim nigdy się nie rozstali. Jak to jest możliwe? Bardzo zaskakująca sytuacja, ale właśnie być może przez to najbardziej romantyczna. Ich miłość zakończyła niestety nagła śmierć aktora. Byli jak ogień i woda i kochali się bez pamięci, do samego końca. Jeżeli jesteście chętni na to, by poznać tę historię, to serdecznie Was zapraszam, byście ze mną zostali i spędzili najbliższy czas. Agnieszka Fitkał-Perepeczko i Marek Perepeczko byli rówieśnikami, urodzili się w tym samym roku i pochodzili z jednego miasta. Urodzili się w 1942 roku w Warszawie i obydwoje też mieli podobne pasje. Kręciła ich, mówiąc krótko, sztuka, kultura, a przede wszystkim scena. Dlatego zdecydowali się na szkołę teatralną i tam właśnie się poznali. Pierwszy raz zamienili ze sobą kilka słów, stojąc w kolejce do dziekanatu. No tak, tam się zawsze zawierało najciekawsze znajomości, no może poza tą panią, która się darła na nas, że coś oczywiście mamy niewpisane. To była szkoła życia. Aktor natomiast przyznał, że dla niego była to miłość od pierwszego wejrzenia, wręcz piorunujące wrażenie zrobiła na nim pani Agnieszka. No i dowodem na to są jego słowa. W gronie utalentowanych i urodziwych osób wyróżniała się w sposób zniewalający patrzących na nią młodzieńców. Dziewczyna, kobieta, zjawiskowo, obiekt prawie nierealny, porażający swą nieziemskością. Jak widzicie, no jest to zlepek określeń, które naprawdę wskazują na to, że pan Marek był pod oszałamiającym wrażeniem pani Agnieszki. Oczywiście trzeba przyznać, że pani Agnieszka robiła wrażenie. Właśnie te ciemne włosy, kontrast buzi, niebieskie oczy, no to wszystko naprawdę składało się w piękny obrazek. Ale pani Agnieszka również nie była obojętna na to, jakimi walorami dysponował pan Marek, a był atletycznym, przystojnym mężczyzną. Pomyślała, o Boże, jaki świetny chłopak. Ale jak sama przyznała, nie tylko wyglądem musiał ją w tym wypadku zainteresować, ale przede wszystkim zatrzymać charakterem. I tutaj też wszystko się zgadzało. Jego dowcip robił na mnie szalone wrażenie. W młodości, gdy Marek był piękny jak młody Bóg i w dojrzałym życiu, gdy stracił już swój dawny wygląd, stanowił o jego niesamowitym seksapilu, wspominała Agnieszka. No ja też tak uważam. Jednak ten wygląd zewnętrzny jest mało interesujący. Prawda jest taka, że oczywiście przyciąga nas ktoś wyglądem, ale zatrzymać może tylko charakterem, no bo jeżeli chcemy z kimś spędzić życie, to co nam po tym wyglądzie? Ale trzeba przyznać, że kiedy już ze sobą byli i szli gdzieś razem, to robili niesamowite wrażenie. A na dodatek, gdy ktoś ich poznał, faktycznie mówił, że byli do siebie świetnie dopasowani. Gdy szli nowym światem, nie było człowieka, który by się za nimi nie obejrzał. Tacy byli piękni, wspominała jedna z przyjaciółek pary. A oni, tak jak Wam powiedziałam, mieli to w sumie w nosie. Przez całe życie każde z nas widziało w drugim nie tylko atrakcyjną kobietę czy mężczyznę, ale ukochanego człowieka, mówiła pani Agnieszka. Nie mogło się to skończyć inaczej, jak na ślubnym kobiercu. A miało to miejsce w 1966 roku. Ślub był raczej skromny, ale zapadał w pamięci. Zamiast przyjęcia weselnego zorganizowali obiad w rodzinnym domu Agnieszki w Milanówku. Długo nie świętowali, bo jeszcze tego samego dnia pani Agnieszka miała ponoć występ dyplomowy. Ale wspomnienia pozostały. Miłość wybuchła wielka i niepohamowana do tego stopnia, że pewnego pięknego październikowego dnia dom w Milanówku oczekiwał na swoją pannę młodą. Ten dzień to jednocześnie moje pożegnanie z dzieciństwem, z panieńskim pokoikiem, z beztroskim życiem pod okiem rodziców. Nie zdawałam sobie wtedy sprawy z cudowności i błogości tego okresu mojego życia. Nasz ślub był niezwykle skromny. Podpisaliśmy dokument i do Milanówka. Tam już czekali przyjaciele, rodzina, stół pięknie nakryty, wszyscy wzruszeni, uroczystości, opisała ten dzień pani Agnieszka w książce Śniadanie w łóżku i inne rozkosze kulinarne.
I choć uchodzili za parę idealną przez długi czas, nie kryli, że byli parą temperamentną, można powiedzieć, że włoską rodziną, ale kiedy się pokłócili, równie szybko potrafili dochodzić do porozumienia. I przede wszystkim, niezależnie od tego, jak i o co wybuchała kłótnia, zawsze się szanowali i nie padały słowa, których później bardzo trudno zapomnieć. Łączyła ich głównie pasja i miłość i to pozwalało im dalej brnąć przez życie. Ale chyba najważniejsze w tym wszystkim jednak było to, że przede wszystkim byli dla siebie przyjaciółmi. Zaczęli także robić kariery. Choć mieli jeden fach, każde zaczęło robić ją w swoim tempie, w swoim rytmie. Sympatię i rozpoznawalność panu Markowi przyniosła rola w serialu Przygody pana Michała, a później także w filmie Pan Wołodyjowski. Pani Agnieszka od 1970 roku przez 10 lat pracowała natomiast w teatrze komedia. Gościnnie grała w teatrach dramatycznym i rozmaitości. Wspólnie z Markiem zagrali tylko jeden raz w serialu kostiumowym Gniewko, syn rybaka. Ale dzięki swojej niesamowitej urodzie i warunkom fizycznym pani Agnieszka również spełniała się jako modelka. To właśnie w latach 70. po raz pierwszy wyjechała do Australii na pokazy organizowane przez Modę Polską. Natomiast lata 70. były bardzo wyjątkowe również dla jej męża. Jak pewnie pamiętacie, w 1974 roku swoją premierę miał przecież Janosik. Serial, który na zawsze milionom Polaków kojarzyć się już będzie z panem Markiem. Pan Marek nie krył jednak, że miał większe nadzieje związane z tym serialem. Miał nadzieję, że rola tego młodego zbója spod Tatr sprawi, że będzie mógł później już na spokojnie decydować się na rolę, przebierać w nich, że będzie dostawał propozycje. Tak się jednak nie stało. Często kiedy aktor jest bardzo dobrze obsadzony, bardzo charakterystyczny, kojarzy nam się z jedną rolą, również reżyserzy boją się, że ten wizerunek będzie trudny do porzucenia. I nie proponują takim aktorom kolejnych ról, innych, w których mogliby pokazać zupełnie nowe wcielenie. Dlatego pan Marek niestety zapadł w szufladę. Co za tym idzie, nie szły też pieniądze, a pan Marek nie krył, że dla niego wielką ambicją było to, by jego żonę rozpieszczać. Śmiał się, że Agnieszka źle wyszła za mąż i wybrała faceta, nie tego, co trzeba, bo on nie przywiązywał wagi do rzeczy materialnych i nie mógł jej tego zagwarantować. Ona jednak mówiła, że dla niej małżeństwo dla pieniędzy nie miałoby żadnego znaczenia i żadnego sensu. Cieszyli się swoim towarzystwem, byli przyjaciółmi i jak sami wspominali, mieli dom pełen gości. Prowadziliśmy bogate życie towarzyskie. Dziecko odkładaliśmy na później, choć je planowaliśmy. Mieliśmy już nawet wybrane imiona, lecz wszystko to pozostawało w sferze wyobraźni. A potem było już za późno, mówiła w jednym z wywiadów aktorka o powodach tego, dlaczego nigdy, mimo swojej miłości, nie zostali rodzicami. Niestety w końcu jednak sytuacja finansowa trochę odbiła się na tym związku, bo oczywiście wiadomo, że pieniądze szczęścia nie dają, ale bez nich szczęśliwym być trudno, bo jednak proza życia nas dopada. Za wszystko trzeba zapłacić, bez pieniędzy niestety nie będzie co do garnka włożyć, ani czym się ogrzać. W związku z tym w latach 70. pani Agnieszka zdecydowała się na częstsze wyjazdy do Australii, a pod koniec lat 70. zrobiła tam karierę jako modelka i choć wracała co chwilę do kraju, coraz częściej jej głowa jednak zostawała w Australii. W końcu pan Marek postanowił podążyć za ukochaną. Ona czuła się tam dobrze, a on nie do końca mógł się odnaleźć. Aktywnie należał do środowisk polonijnych w Melbourne, prowadził autorskie kluby literacko-teatralne, ale jednak to nie dawało mu szczęścia. Tęsknił za Warszawą, za swoimi miejscami, za przyjaciółmi, a także za pracą. Wrócił więc do Polski. Pani Agnieszka, oprócz tego, że pracowała też jako aktorka, zaczęła również rozwijać swój biznes i robiła zdjęcia ślubne. Założyła agencję Family Tradition Photo. I tutaj oczywiście często rozpisywano się, że jednak pani Agnieszka postąpiła źle, zostając w Australii. Bardzo często mam takie wrażenie, że kiedy kobieta poświęci się dla kariery męża, to jest to zrozumiałe, no bo przecież on robi karierę, przynosi pieniądze do domu, a ona oczywiście jest wdzięczna mu, że może o ten dom dbać i tak dalej. Tak się to postrzega, mam wrażenie, wtedy ze zrozumieniem, natomiast w odwrotnej sytuacji tego zrozumienia jest brak i tutaj tak faktycznie było. Pani Agnieszka była często krytykowana za to, że unieszczęśliwiła męża, który nie odnalazł się w Australii i musiał samotnie wrócić do domu, czekając na nią.
Ja zawsze w takich sytuacjach podkreślam, że my mamy tutaj tylko jakiś tam mały wyrywek wiadomości, informacji i że no, przede wszystkim też właśnie pomijając te stereotypy, no nie nasza w tym rola. To dwójka dorosłych ludzi się ze sobą dogaduje i oni zdecydowanie jakby dalej w to szli. I jak pokaże Wam ta historia, nie chcieli z siebie rezygnować, mimo że nie zrezygnowali także ze swoich pasji i decyzji. Pan Marek chciał znowu wyjechać do żony, ale wybuchł wtedy stan wojenny, który zatrzymał go w kraju. Na dodatek troszkę sytuacja jego była zła z tego powodu, że oczywiście wtedy nie było też za bardzo pracy, nie organizowało się tu w Polsce filmów czy przedstawień, więc generalnie był bez żony i bez pracy. Potem wrócił jeszcze na chwilę do żony, jednak w 1989 roku wrócił do domu na stałe. Żona go odwiedzała w Polsce. I choć niektórzy dziwili się takiemu stanowi rzeczy, mówili, że małżeństwo to już ma przesądzony swój los, że na pewno czeka ich koniec, oni nadal utrzymywali ze sobą bardzo bliskie relacje i nie szczędzili sobie czułości, mimo że dzieliło ich tyle tysięcy kilometrów. Jednak głównie za sprawą tego, że nie przychodziły do niego propozycje filmowe, aktor trochę się podłamał, zaczął uciekać w jedzenie, dlatego bardzo przytył. Co oczywiście, jeżeli chodzi o zawód aktora, nie pomagało mu w nowych angażach. Raz był w lepszej, raz był w gorszej formie. I dość proroczo mówił, że to na pewno nie pozostanie bez konsekwencji. Ta nadwaga mnie kiedyś zabije. To wielkie szczęście, że nikt nie będzie wtedy po mnie płakał, mówił w magazynie Retro. Aktor, jak wiecie, bardzo się pomylił. Ale propozycje, które do niego spływały, nie podobały mu się. Przerwy w tym zawodzie nie są wskazane, powroty niekiedy bywają utrudnione, mówił. To ryzykowne zajęcie. Jak ktoś je wybierze, czasem musi cierpieć i nie utyskiwać, że mu ciężko, bo są ludzie, którym jest jeszcze ciężej, mówił, mimo że tak jak powiedziałam, cierpiał na brak propozycji, które by go zadowalały. Ale to również składało się na to, że pani Agnieszka nadal nie decydowała się na powrót do męża, ponieważ on tu nie miał stałej pracy. Ona musiałaby robić to samo, więc bali się po prostu, że będą obydwoje czekać na propozycje aktorskie, które nie przyjdą. No ale niestety życie jest długie i w pewnym momencie pani Agnieszka też nie ukrywała, że pojawił się w jej życiu ktoś i wtedy jej relacje z mężem trochę się rozluźniły, ale jednak nie całkiem. Mimo obecności jakiejś trzeciej osoby w tej relacji, nadal byli ze sobą blisko. Lubimy się z Markiem, lubimy swoje towarzystwo, dlatego wciąż mimo odległości i długich rozstań jesteśmy małżeństwem. Bywa, że nie mamy kontaktu przez kilka miesięcy, ale zawsze pamiętamy o 21 czerwca, mówiła wspominając moment, w którym się poznali, właśnie ten dzień, tę rocznicę. Ale oczywiście nie dla wszystkich było to zrozumiałe i pani Agnieszce bardzo się obrywało za to, że tak wygląda ta relacja. Można powiedzieć, że w pewnym momencie pretensje do niej mieli wszyscy, wszyscy poza panem Markiem. Cokolwiek bym zrobiła, Marek jest w stanie mnie bronić. Wiele osób mnie potępiało za różne rzeczy, ale on nigdy. Łączy nas taki rodzaj uczucia, który był zrozumiały tylko dla nas, mówiła w magazynie Viva. W pewnym momencie też los uśmiechnął się do pana Marka, zaczęło mu iść lepiej. Mogliśmy go oglądać w produkcjach Macieja Ślesickiego, Sarze czy 13 posterunku. A pani Agnieszka zdecydowała się powrócić do męża w 1998 roku. Zaczęła prowadzić w Polsce miesięcznik Magiczna Kuchnia i wydała książkę Fascynacje kulinarne gwiazd. Ale wielką popularność i sympatię zdobyła za sprawą serialu M jak Miłość, w którym zaczęła grać Simone. I choć wróciła do Polski, para nie zamieszkała razem, choć ich relacje były naprawdę bardzo bliskie. On mieszkał w Częstochowie, gdzie dowodził teatrowi, a Agnieszka w stolicy. Mówili, że mieszkamy osobno, że to nie jest małżeństwo. Marek twierdził, że mogłabym mieszkać na drugim końcu świata i byłabym z nim zawsze, bo nikt na świecie tak naprawdę dla niego inny się nie liczył. Ma się przyjaciół, ma się flirty, ma się tajemnicze spotkania, ale ta największa miłość nigdy nie przemija, mówiła aktorka. Bardzo się kochaliśmy, przyjaźniliśmy, mogliśmy na siebie liczyć w każdej sytuacji. Byliśmy w stałym, codziennym kontakcie, dodawała pani Agnieszka. On był jak polano w ognisku, ona niczym płomyczek, który po nim biega. Mówił z kolei o nich Jerzy Bończak. Niestety trudny czas przyszedł dla pana Marka w 2003 roku, kiedy został zwolniony z funkcji dyrektora teatru w Częstochowie. Z miasta się jednak nie wyprowadził. Pani Agnieszka wspominała jednak, że ten czas był dla nich trudny i wymagający jako dla małżeństwa.
Niestety w 2005 roku dotarły do nas tragiczne informacje o śmierci pana Marka. Zmarł nagle. Dzień wcześniej jeszcze odwiózł żonę na zlot fanów serialu M jak Miłość. Rozmawiali wieczorem i mieli zdzwonić się rano. Powiedział, że jest śpiący i jutro do mnie zadzwoni. Nie wiem dlaczego, ale rano obudziłam się o 4 i nie mogłam już dalej spać. Przeczekałam do 7 i zadzwoniłam do Marka, ale telefon nie odpowiadał. Zmarł w nocy z 16 na 17 listopada 2005 roku. Przyczyną był zawał serca. Myślę, że byłam mu najbliższa na świecie, tak jak on mnie. Na pewno byłam kobietą jego życia i on był mężczyzną mojego życia, mówiła po śmierci męża. I później pani Agnieszka, choć spotykała na swojej drodze różne osoby, nigdy nie ułożyła sobie życia. On był jedyny i niepowtarzalny. Zdarzają mi się fascynacje, nawet dużo młodszymi mężczyznami, którzy piszą dla mnie wiersze, ale i tak zawsze moje szare komórki wygrywają z namiętnością. Tak jak wam mówiłam, ten związek dla wielu osób był niezrozumiały i na pewno i nawet pod tym filmem pojawią się krytykanci. Przecież na nich zawsze można polegać, oni są zawsze. To jedno jest pewne, jak śmierdzi podatki, uwierzcie mi naprawdę, choćby człowiek nie wiem jak prosił, to zawsze i tak się ktoś znajdzie, kto dokładnie to napisze, co po prostu wszyscy gadają. Od tego przecież są komentarze też, prawda? Ja tylko zawsze zadaję sobie to pytanie, po co nam to oceniać, skoro jest dwójka dorosłych ludzi, oni wiedzą, co chcą. Oni przeżyli swoje życie tak, jak chcieli i póki byli i są z niego zadowoleni, no to możemy sobie tylko pogadać. A przede wszystkim zawsze byli razem i tego nie zmieni już nikt i nic. Żaden komentarz w internecie również. A najpiękniej o panu Marku pisała w swojej książce pani Agnieszka. Marek był moją wielką miłością, o której mogę opowiadać z ogromnym wzruszeniem. Występuje w moich książkach i wszystkich moich opowieściach. Wszyscy wiedzą, że był genialnym, o bardzo szerokich możliwościach aktorem, totalnie niewykorzystanym. Miał piękny głos, wrodzony talent komediowy i dramatyczny. Do tego był niezwykle przystojnym, fantastycznie zbudowanym mężczyzną, chyba najpiękniejszym, jakiego w życiu spotkałam. I niech to będzie podsumowanie i piękne wspomnienie o panu Marku. Dziś opowiedziałam wam o tej relacji, więc liczę na to, czy dacie mi oczywiście jakąś odpowiedź, czy odcinek wam się podobał. O kim jeszcze chcielibyście taki odcinek, oczywiście z tego cyklu romantycznego. Dzisiaj właśnie taki odcinek romantyczny, więc jeżeli macie na myśli inne związki tego typu, może mniej, może bardziej kontrowersyjne, to oczywiście piszcie w komentarzach, liczę na was. Pamiętajcie, że czekam również na subskrypcję, a także na to, że będziecie odwiedzać mnie regularnie, bo publikuję dla was 3 razy w tygodniu. Także do zobaczenia, moi mili. Dziękuję wam serdecznie. Panią Agnieszkę serdecznie pozdrawiamy. Jeżeli macie ochotę się dołączyć, to oczywiście komentarze są dla was. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.